Szczęść Boże, Julita Mirecka. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. Nad Skandynawią, na wschodzie, a także zachodzie Europy dominują układy wysokiego ciśnienia. Pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską w najbliższych dniach będzie kształtować Zatoka Niżowa z dość aktywnymi frontami atmosferycznymi, a nad obszar naszego kraju zacznie napływać wilgotna masa powietrza. Na zachodzie kontynentu dziś słonecznie, w środkowej, a także wschodniej części Europy dużo chmur z opadami i lokalnymi burzami. Ciepło na południu, w Madrycie nawet 34 stopnie, chłodniej natomiast na wyspach około 19, a w Moskwie tylko 15. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy. A jak wygląda sytuacja pogodowa w Polsce? Otóż na zachodzie, południu, a także w centrum dziś pochmurno z opadami deszczu. Na wschodzie spodziewane są przejaśnienia. Po południu bez większych zmian. Dużo chmur z opadami na zachodzie i południu, a w centrum i na wschodzie przejaśnienia. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 16-18 stopni na zachodzie, około 21-22 stopni w centrum, do 24-25 w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie ze wschodu. Barometry wskażą około 1015 hektopaskali, a ciśnienie będzie rosnąć. A już teraz szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 10. Do zobaczenia.